przemysł radziecki co roku zaskakiwał nas kopiami aparatów fotograficznych, które pojawiały się, a to na rynku japońskim, a to na rynku niemieckim, a to na rynku amerykańskim. I między innymi takim aparatem był Zenit, który był skopiowany z japońskiej Minolty. To była cała rodzina aparatów fotograficznych. Ja mam jeden ze starszych modeli, ale tych modeli wyprodukowano 2 miliony sztuk. Wyobraźcie sobie, 2 miliony sztuk jednego aparatu. Ten aparat, jako jeden z pierwszych w serii Zenit, miał już światłomierz wbudowany. Czyli patrząc tutaj i dobierając parametry we wskaźniku, moglibyśmy ustawić poprawną ekspozycję. No i oczywiście bardzo piękny odgłos migawki. Taki naprawdę rasowy. Migawka płócienna. To był naprawdę bardzo dobry aparat. Doskonale się mieścił w chlebaku. Jakby mógł zacząć mówić, co on widział, ho, ho, ho. I gdzie on był, też ho, ho, ho. No ale fotoamatorzy stawali się coraz bardziej wybredni. Chcieli po prostu aparatów, które by w ogóle nie sprawiały żadnych kłopotów. Tam jakieś ustawianie, jakieś odległości. I Rosjanie w swoich zakładach w Moskwie wyprodukowali taki aparacik o nazwie Vilia. Tu już można było ustawić. Odległość rysującą od 80 cm. Aparat miał synchronizację z lampą błyskową. Czasy 1.30, 1.60, 1.125, 1.250. I to w zupełności wystarczało fotoamatorowi do robienia zdjęć. Naciąg oczywiście sprężynowy. Jeszcze raz może, bo to zupełnie inny głos. To jest, dla mnie to jest muzyka. Wnętrza tych aparatów radzieckich przeważnie wyglądają tak. To znaczy ktoś kupił, zrobił 5 filmów i odłożył na półkę. Zobaczcie, że tu nawet nie ma śladów od przesuwającego się negatywu. To wygląda, jakby był ten aparat, jakby był zrobiony wczoraj. I prawdopodobnie cena też była taka, że ktoś odłożył na półkę ten aparat. On przeczekał tam parę dziesiątek lat, aż trafił do mnie i przestał fotografować. To już mamy zapowiedź współczesności. Aparat Helicon. Już mamy fotocele, światłomierz, już mamy możliwość wbudowanej lampy błyskowej. To są lata 80. I oczywiście obsługa jak najmniej nieskomplikowana. Popatrzcie, aparat też jest taki prawie że nieużywany. To już zgodnie z tendencją, która jest na całym świecie, pojawia się pojemnik na baterię. To już jest elektronika. Dla nas ten rok 1989 się najbardziej kojarzy z przełomem politycznym, ale za tym przełomem politycznym szedł olbrzymi skok technologiczny. Półki są zawalone rozmaitymi aparatami. Co tu wybrać? Jaką tu firmę wybrać? To jakaś firma Hanimex. Zawsze mi się kojarzyła z handlem zagranicznym. Nie biorę. Tu Minolta. O, o. To może być Minolta, firma wiodąca, japońska firma wiodąca w budowie aparatów fotograficznych. Ten być może będzie dobry. Premier. No nie wiem. Premierów było kilku, nie ma warto wspominać. IMAX.
tu mi obiecują, że kupię sobie filmik 17 mm Kodaka. O, i będę sobie robił zdjęcia. Takim cudem. I oczywiście ja kupiłem, bo to śmieszne pieniądze kosztowało, zrobiłem zdjęcia 17 mm, wywołałem. Większość tych zdjęć, które robili amatorzy, tacy niedzielni fotografowie, nigdy nie przekraczała formatu pocztówki. Im ten format wystarczał, żeby zdjęcie wstawić do albumu. I taki 17 mm cudeńko wystarczało. A tu jest w ogóle aparat jednorazowy. One się pojawiły na przełomie lat 80. i 90. W środku był film, normalny film, normalnych rozmiarów, negatyw małoobrazkowy, kolorowy zresztą, który trzeba było naświetlić. Natomiast cena tego aparatu była niewiele większa od ceny filmu. Tu już jest wszystko z plastiku. Wszystkie wiodące firmy tak naprawdę żywo zainteresowane są w tym, żeby sprzedawać jak najwięcej takich aparatów. O, takich, takich, takich. I to jest 90% ich bieżącej produkcji. Jeszcze na dobitkę, przynajmniej na początku lat 90., gdyśmy likwidowali ten skok technologiczny, to państwa Europy Wschodniej okazało się bardzo fajnym rynkiem zbytu. Ludzie na Zachodzie już bardziej by chcieli robić zdjęcia cyfrowe, a w Polsce myśmy cały czas nie mogli się nasycić tym, że mogę pójść do sklepu, kupić film, na którym piszę, że jest 100 ISO i on ma rzeczywiście 100 ISO. Mogę kupić film czarno-biały, mogę kupić film barwny. Wszystko nagle jest. No i potem zaczęła się fotografia cyfrowa.